Wyszedł! Musisz wypić pół butelki wody na raz. 250. Że puścimy to 3 razy, czyli 3 minuty i jest po Filipie. Hej, ja jestem Dominik, witam was w kolejnym odcinku Dead Race House 2. Dziś czeka moich uczestników, czyli Paweł Zmitrowicz, aka Paweł Official, Filip Pada, aka Smurf i Alicja Burgis, aka Alicja Burgis. I podejmą się oni challenge'u, którego ja osobiście bym nie chciał robić, czyli kto dłużej wytrzyma w danym pokoju. Do wygrania są oczywiście pieniądze, jest to 1000 zł, tak ustaliłem. Tak. Mam tutaj miskę z pokojami, będziecie sobie losować pokój. Od razu mówię, że jest kilka zasad. Nie dotykamy okien, nie dotykamy drzwi, nie dotykamy gniazdek, czyli nie możecie nic odłączyć ani podłączyć i nie używamy telefonów. Możecie użyć telefonu tylko i wyłącznie, że jest to naprawdę emergency call, czyli na przykład Alicja czeka na telefon od taty. Więc w takim przypadku możecie. Więc telefonu wam jakby nie zabieram. Okej, z zamkniętymi oczami losować, ponieważ tutaj troszeczkę widać. Zaczniemy papier, kamień, nożyce, koza. Lecicie. 3, 2, 1. Filip przegrał. To teraz koza pomiędzy kozą. Bez kozy. Dobra. 3, 2, 1. Krężownica. Jezu! Dobra, Paweł wygrał. Paweł, zamknij oczy. Losuj. Nie. Tu. Dobra. Filip i Alicja musicie też zagrać sobie. Zaczekaj, zagrać. A, to tak, bo ty przegrałeś totalnie. Super. Mam co masz za pokój? Poddasze. Poddasze. Coś z... Siłownia! Studio! Jesteście blisko siebie, więc będziecie mieli ten. Paweł ma najłatwiej, bo Paweł ma jedzenie. Mam jedzenie. Nie, a ja na siłowni? Telewizor, mam tak. PlayStation, wszystko tam. Tylko nie możesz używać telefonu. Także co? Przechodzimy, żeby zamknąć was w pokojach i zaczynamy challenge. Powiem wam szczerze, że jestem trochę podekscytowany, bo jestem ciekawy, ile mogę wytrzymać, więc jeżeli też jesteście podekscytowani, zostawcie koniecznie łapki w górę. Myślę, że tak 15 tysięcy łapek w górę i możemy zrobić kolejny taki odcinek z innymi ludźmi. Dobra, słuchajcie, zostawiamy już Pawła tutaj na górze. Wszystkie super. Zasady zna, więc widzimy się za jakieś 5 minut. Tobie się czasem będzie jakoś liczył. Dominik, mogę jeść jeszcze siku, zanim je zamkniecie? Nie. Jak to? Nie, kawę wypiłem. No ale to trzeba było przed. Nie ma! Nie, wszyscy inni już zamknęli! O, no i pięknie. Daniel by się cieszył, jakby mnie zamknął na siłowni w tym ćwiczu może, ale Filip nie. Mamy przygotowane kilka pranków i różnych przekupstw dla nich za coś, żeby wiecie, wyszli. Problem jest tylko jeden. Na siłowni na przykład ciężko jest coś zrobić, co wkurzy Filipa. Za to na poddaszu jest klimatyzacja, którą można włączyć. Ona naprawdę chłodzi maksymalnie zimno. Tylko, że Paweł lubi, jak jest zimno. Więc to jest mały problem, bo na przykład myślę, że Alicja by zmarzła albo Filip, a Paweł będzie to lubił, więc muszę wymyślić coś innego. Na szczęście mamy też takie rzeczy jak śmierdzące bomby. Dobra, słuchajcie, sprawdzam sobie na kamerach, co się dzieje i widzę, że Paweł dalej siedzi na pufie, bo on ogląda sobie Emmę. Kasia nie wie, bo ja byłem sam, więc on siedzi i sobie ogląda na luzie. To jest na żywo w ogóle, więc super mam podgląd. Sprawdźmy innych. Filip śpi. W sensie serio, Filip śpi. On śpi, czy on nie żyje? O co chodzi? I sprawdźmy teraz jeszcze Alicję z YouTube Studio. Alicja siedzi i czyta książkę. Ona ma tam chillery totalne. To jest niesamowicie śmieszne. Ja nie wiem, czy jaki sens z tego, ale no, dobra. Zgasili mi światło, więc jestem w podziemku, więc nie mogę się czytać, więc chyba się po prostu zdrzemnę. Trochę zaczyna chcieć mi się siku. Trochę bardziej niż wcześniej, ale stwierdziłem, że no nie poddam się tak łatwo. Byli u mnie z wizytacją. Cześć Filip. Wakey, wakey, time for school. Wakey, wakey. Filip, mamy dla ciebie wyzwanie. Nie możesz odwrócić. Musisz wypić pół butelki naraz. Takie mamy wyzwanie. Alicja już wyszła. Jak to? Niemożliwe. Nie, ściemnie, słyszałbym. Czemu to odbierać? Może mi się przyda. Alicja jest w pokoju tutaj. Więc trochę jej przeszkodzimy w czytaniu książek i włączymy na maksa muzykę. No dobrze, słuchajcie, czas zacząć imprezę. No! Cześć Alicja! Oj, po takiej imprezie jak ty tutaj masz, przyjechałem do ciebie z barkiem. Wszystko mi się wysypało z tego barku, kółko mi odpadło. W każdym razie po takiej imprezie trzeba się nawadniać, więc mamy challenge dla ciebie, musisz wypić pół butelki wody naraz. Ale pomysł mamy o to, żeby nasi zawodnicy się nawadniali. O mój Boże, ja i mój mini pęk też padniemy. Dobra, słuchajcie, trzeba puścić komuś jakąś dobrą muzę. Jest rozładowany trochę, ale dobra, dopóki on nie padnie, to może lecieć. Więc włączymy Filipowi na maksa One Direction. Alicja nam podpowiedziała, że on nie lubi. Cześć Filip, co tam robisz? Podnosiłem się. A, ja ci tutaj muzyczkę przyniosłem, żeby ci lepiej się ćwiczyło. One Direction? Nie, nie, myślę, że nie One Direction. No bo dobra. Papa.
Czas na pojenie Pawła i sprawdzenie, czy nie zamarzł. Paweł, wszyscy mają zadanie, ty również. Wyzwanie jest takie, że musisz wypić całą buteleczkę wody. Spoko. Spoko. A jak tam twój pęcherz? Przypomniało mi się, że jak chodziłem do szkoły, to brzydziłem się toalet publicznych, więc trzymałem w siku nawet 9 godzin. I myślę, okay, że te skills dalej w sobie mam, więc... Okej. Dobra, słuchajcie, Paweł ma chyba zbyt dobrze, bo sobie siedzi i ogląda tego YouTube'a tak długo, że to masakra, więc trochę mu przeszkodzimy. Musimy, nie ta skrzynka, znaleźć bezpiecznik od poddaszy. Dobra, słuchajcie, znalazłem chyba, więc uwaga, zamykamy, stracimy łączność z Pawłem na kamerach. Czemu nie ma muzyki u Filipa? Głośnik padł. Dobra, słuchajcie, mam kamerę Pawła, żeby zobaczyć, czy faktycznie to zadziała, więc uwaga. Kamery w tym momencie się zatrzymały, więc u Pawła wszystko się zatrzymało. Paweł! Wszystko ok u ciebie? Co? Wyłączyłeś mi internet. Nie wyłączyłem ci internetu. Patrz, no on się świeci w rogu. Ale internet nie prąd. Ha, to internet ci nie działa? A prąd ci działa? To najważniejsze. No dobra, słuchajcie, nie wiem o co chodzi, ale Pawłowi wyłączyła się połowa prądu, więc włączyłem mu jeszcze jeden bezpiecznik. Nie wiem, czy to jest od tego. Idziemy sprawdzić. Słuchajcie, odpaliłem sobie PlayStation, ale chyba kontrolery wszystkie... O nie! Jest kontroler, który działa. Jest! Musiałem włączyć oba bezpieczniki, ponieważ inaczej nie działa nam internet w całym domu. Ale Paweł sobie poradził. Znalazł sobie PlayStation. W każdym razie nie wiem, jak się stało, że wyłączył się internet, ale prąd nie. Szczerze, to czuję się trochę podekscytowany, bo nigdy nie brałem udziału w takim challenge'u, zwłaszcza o taką kasę, więc czuję normalnie jak w odcinku Mr. Beast'a. Zasada była prosta, nie można dotykać gniazdek. Pawełku! Oj. Nie można dotykać gniazdek. Przepraszam. Idziemy. Hej Alice, dzień dobry, wstajemy. Zapomniałem ci światełko. Ja wiem. Zniosłem ci głośniczek, bo trzeba coś, jakąś muzę otwalić. Głośniczek jest. Cicho się nie chce jeszcze. No dobrze Alice, to my ten. Żegnamy się z tobą. Pa, pa. Chodź Bejzik. Chodź Bejzik. Czy wy to słyszycie? Alicja to ma na full tam włuszczone. Bejzik, weź zatkaj uszy. Znalazłem książkę, którą wysłał nam Mateusz Ledwik kiedyś, więc sobie po prostu poczytam, a później pogram wrzutki, bo to chyba jedyna atrakcja, która jest tutaj offline. Słuchajcie, jest to straszne, ja nie mogę już wytrzymać, a stoimy dwa pokoje dalej. Alicja już ma trzecią minutę pisku, oła. Kinerka. Jak tam Alicja? Przez chwilę myślałam, że oszalałam, że już ten dźwięk wychodził mi z głowy, wiecie o co chodzi. To co, wychodzisz jeszcze tak 10 minut? Nie wychodzę. Nie? Nie? No a Paweł wyszedł już? Wszyscy już wyszli. Boże, kłamca! Nie słyszę. Wychodzę. Dobra, słuchajcie, musimy się pozbyć Pawła, bo nam się ciężko chodzi na poddasze. Jest nam ciężko po prostu. Ale pisk na niego nie zadziałał. Włączył mu minutowy pisk i powiedział, że do kamery, słyszałem to. Mówił, że ledwo go słyszy. Ty mi jakiś dziwny dźwięk, który ledwo słyszałem. A chyba się skończył. Upsi. Tłukło i tłukło, a ty nic? W ogóle? Chilera, spoko, luz? A ktoś już wymienił? Alicja. Już? Nie. Myślałem, że ona będzie najdłużej. Ona była najbardziej... Puściliśmy jej to 12 minut, ona nie wytrzymała. A Filip? Siedzi. Morning! Głośnik ci się wyglądował chyba. Tak. Przyniosłem ci nowy, lepszy. Mi się chce. Jak to ci się chce, siku? Mogę do butelki zrobić? Nie możesz do butelki. Telewizor masz włączony, to ja się podłączę tu właśnie, żebyś miał muzyczkę. Nie. Tak. Siku, nie ma się... A może wody? Nie. Dobra, idzie. O jest! Słuchajcie, ci tu. Ja to słyszałem policji. Słuchajcie, w tamtym pokoju to jest za mocne. W sensie naprawdę tam idzie takie echo, mi się wydaje, że on wyjdzie. Ja myślę, że puścimy to 3 razy, czyli 3 minuty i jest po Filipie. Bo to jest nie do wytrzymania. Jeszcze jakby mi się chciało siku, to już w ogóle bym oszał. Jak tam? Nie poddajesz się. A mam jakąś kasę do wygrania? No jak wyjdziesz, to nie. No to nie. Ja to słyszałem już policji, jak to. No, ała! Pamiętaj, w każdym razie drzwi są otwarte, możesz wyjść. Coś... Strasznie. Słuchajcie, Filip wytrzymuje z tym piskiem. O, czekajcie, muszę jeszcze raz mu włączyć, bo się kończy właśnie, więc włączamy kolejny. Ale znalazłem sound, który spowoduje w ciągu 3 minut, że zachce ci się siku. Więc uwaga, przełączam. Słyszałem, że mówiłem nie. Dobra, znalazłem lepsze.
Nazywa się Try Not To Pee Challenge i jest takie lecące po folii i woda. Posłuchajcie, co oni puszczają. Słuchajcie, mam kompana mojej tutaj niewoli, więc teraz będę miał wszystkim bawić. Filip! Oj, bo tu masz takie dźwięki, więc mi się wydaje, że ty potrzebujesz wody, ja ci przyniosę. Nie wypiję nic. Już się zbierałem do sikania, ale zobaczyłem, jak widzę z cienkie, to nie. Ale chce się siku, co? Trochę piwko. Masz kochany, pijesz całą buteleczkę. Nie wypiję co. Pijesz buteleczkę, to jest wyzwanie. A co tam, buteleczka? Tak, buteleczka, 330 ml. No ale ci w końcu, jak to słyszę. Tak, jakby mi się przydało. A jak się tam trzymają? Wszyscy wyszli już. To bym wygrał, prawda? Tak, to prawda, nie jesteś za liczbą. Tak. Niedługo się odwiedzimy. Nacikam ręcznik. Czas na coś mocniejszego. Jeżeli tamte rzeczy nie działały, to mam nadzieję, że zadziała to. Są to śmierdzące bomby, które w ogóle pachną niby, w sensie śmierdzą, bąkiem, ale takim potężnym bąkiem. Ja pamiętam to za czasów zielonych szkół, że to się gdzieś, albo w szkole jakieś pranki. Generalnie polega to na tym, że musimy to mocno ścisnąć w środku i po prostu zostawić w danym pomieszczeniu i uciekać. Więc idziemy do Alicji. Dzień dobry! Budzimy się! Posuniłam siłę, serio. Jak to? O nie, nie mam opcji! Ja nie wiem, co się z tym stało, ale ja to ściskałem i to jest tak taka gąbka. Alicja krzyczy. I ja to ścisnąłem i to tak jakby spuchło. Ja się boję, że to strzeli i wyleci coś. Właśnie to! Nie wchodź tam. Czy to strzeliło? Strzeliło. Jak się czujesz? Okej. Śmierdzi? Tak. No zobacz. Nie zobaczę. Kasia wyszła na chwilę sprawdzić, czy to się rozprysnęło mocno i nie jest w stanie wytrzymać. O Boże, zwali gnojem. Wygląda to w ten sposób, ale nie odpalajcie tego lepiej w domu, serio. Ja się teraz zastanawiam, czy jak będę dawać Filipowi, to czy nie dać w jakiś ręcznik, żeby nic nie ten. Wzięli mi bombę śmierdzącą, ale wykupałem na drugi koniec pokoju i usiadłem do poprzeciwne. Tam jest w tym ręczniku. Czemu nie wiesz w kącie? I dalej próbuję być. No co robisz? Zabrał ten ręcznik. Słyszę, jak ona syczy, ale jeszcze nie poczułem, jak ona śmierdzi. Uff, to mi się dławiam tam. O, jaje wdaje. Nie wiem, jak ktoś był w Szwecji nad morzem, to tam tak śmierdzą glony. Musimy poczekać na reakcję. Strzeliła. Mamy to. Słuchajcie, wyniosłem ręcznik, ale to tak śmierdzi. Wypadła jakaś tabletka dziwna z tego i ona wypadła tam pod kanapę. Ja nie wiem, czy ja dywanu nie będę musiał czymś spryskać ostro. Naprawdę jest to obrzydliwe i w ogóle chyba ten ręcznik... Ja myślę, że trzeba wstawić do prania od razu. Mam tu niespodziankę. Będziesz mógł ją odpakować za półtorej minuty, jak ją tu zostawię. A jak nie chcę jej odpakować? To może po prostu leżeć. Okej. Jak chcesz, jak ci wygodniej. Patrzysz, jakie skupienie. A! Co jest, Pawełku? Problem jest jeden. Paweł ma za dużą przestrzeń. Bo Paweł sobie poszedł w drugi kąt. Ten. Okej. Prywatyzacji starczy. Lecimy, żegnam cię serdecznie, choć plezik idzie na duch. Zrobię jeden myk, wezmę to i wywalę jak najdalej stąd, tylko nawet nie wiem, kurde, co to jest. Strasznie do śmierci. Zrobinę to i wyrzucę stąd po prostu. Mam taki plusz, że mam tylko to. Mogę to po prostu stąd wyrzucić. Słuchajcie, myślałem, że na górze jest za duża przestrzeń, żeby to działało, jednak nie. W sensie, i Paweł chyba w ogóle nie wiedział, co to. On myślał tylko, że to strzeliło i tyle, dopiero jak ja wszedłem tak i włączyłem ten, to wtedy począł powiedział fu. Wydaje mi się, że on nie jest odporny na takie rzeczy i że jeżeli nie może otworzyć okien, to w końcu wyjdzie. W każdym razie czekamy, na razie wszyscy mimo wszystko wytrzymują, nie wiem jakim cudem. Dobra, słuchajcie, zrobiło się trochę już ciemniej, oni dalej siedzą w tych bombach i widzę po Filipie, że Filip stoi cały czas w kącie, w pokoju i ledwo wytrzymuje, bo cały czas się zasłania. Czemu się męczy? Niech wyjdzie po prostu. Mi się wydaje, że on zaraz wyjdzie, bo Filip nie jest w ogóle... Właśnie Filip ma to do siebie, że go obrzydza wszystko. Jak on poczuje delikatnie słaby zapach, to robi... Więc wydaje mi się, że on powoli kończy. Dobra, słuchajcie, mam Filipa cały czas na kamerze i właśnie słyszę, jak mówi do kamery swojej w telefonie, że to są chyba jego ostatnie minuty w pokoju, że chce mu się siku strasznie, więc uwaga, nie wiem, czy on nie wychodzi. Dobra, słuchajcie, tu leży ta bomba. Kasia, nie przeżyjesz. Musimy wziąć głośnik. Szybko! Ej, ja nie podniosę głośnika.
czekam. Widzę, że wyciekły z tego cztery krople, jak jest z tej bomby. Wydaje mi się, że Filip wyszedł, ale nie jestem pewna. Chodzę w kółko od jakichś chyba 30 minut czy 40, bo tak mi się chce siku. Proszę powiedzcie, że wygrałam, proszę powiedzcie, że wygrałam. Czemu wyszedłeś? Siku mi się chciało. Tak mocno? No już tak mocno. Czy ta muzyka pomogła? W czym? Jak ty w tym smrodzie wytrzymałeś? Przecież tam się nie da wejść. Potem mi to przestało być. Okej, okay, no jesteś pierwszą osobą, która opuściła. Czas. Co? Dziękuję. Paweł sobie chilluje na górze, w ogóle bomba go nie rusza. No bo on ma największe pomieszczenie. Słuchajcie, największym problemem jest to, że strasznie chce mi się siku. Proszę powiedzieć, że wygrałaś. Cześć Alicja, nie, jeszcze nie wygrałaś. To hej. Mamy challenge, proszę woda. Musisz wypić całą buteleczkę, bo chociaż 3/4 tej butelki. I ja zostawiam tutaj głośnik, bo jest fajnie. Przecież oni wszyscy wyszli, przecież nie wierzę, że Paweł został, wygrała. Paweł siedzi na poddaszu z bombą, świerdzą sobie go nic nie rusza. Idziemy do mnie, proszę cię. Dobrze, pa. Nie wiem, czy słyszycie tą wodę, u Alicji też jest grubo. Woda spadł tam leci, wiem, że chce jeść siku. Mój telefon. Jak tam Alicja? Chce ci się siku? No chodzę cały czas w kołko. Alicja, mam dla ciebie propozycję. Wychodzisz teraz i dostajesz 200. Nie ma opcji. 300. Nie. 350. Dobrze, gramy dalej. Teraz taką buteleczkę musisz wypić. Wszyscy już wypili, więc lecisz i ty. Jesteś, nie. Tak, Pawełko, jesteś chyba odwodniony, bo tak szybko wypiłeś. Nie, jeszcze jedno. Nie, jak wszyscy mieli pojechać. Nie, wszyscy idą równo, wszyscy dostają co chwilę wodę, spokojnie, mój drogi. Wszyscy, to znaczy Filip, bo i się odpadła ponad. Filip, nie, tak. nie wiem, kto odpadł. No, okazało się, że Filip wyszedł, ale Paweł nie wyszedł. Paweł, mam dla ciebie deal. Jeśli wyjdziesz w tym momencie, dostajesz 150 zł. Obiadu za to nie kupię. Kupisz? Jeszcze cię zawiązę do pełną parą. Nie chcę. 200. Będzie na kolejny album jakiś Prady, coś? 500. 150. 300. 500. 300. Nie. 350. 500. To gramy papierkami, nożyce, jak przegrasz, to wychodzisz. I co zostaje? Przegrywasz. I tak wszyscy przegrali, jak jestem ostatnią osobą. Na 100% jestem ostatnią osobą, jestem się w stanie o to założyć. To jeżeli przegrasz zakład, to wychodzisz. Nie. Dawaj. Nie. No dawaj. Nie. Nie, no dawaj. Nie. Nie chcecie się siku? Nie. Nie? Posiedzimy sobie u Pawła. Hej Alicja! Jaką masz kompetencję? Wygrałaś. Serio? Nie. Sorry, musiałem. 150 i wychodzisz i możesz zrobić siku wszystko. Proszę, przynajmniej mi dobij do tych... 150. Proszę, dobij, jakkolwiek przynajmniej za ten czas. To stówka. Straszny jesteś, naprawdę. Dobra, 200. Dobra, biorę. Tak? Tak. Tak? Tak. Dziękuję ślicznie. 200 do ciebie, ale oficjalnie przegrałeś z Pawłem. No i trudno, i tym zajęcie, że zrobię siku. Dobra, to zróbcie siku i pójdziemy razem, tylko po tak. Siku. Nie wierzę, że Alicja wyszła. Leć siku. Paweł. Mam na ciebie kolejnego pranka. Rywalizujesz z Filipem. No to już wiem. Tak, rywalizujesz z Filipem, więc mam pranka takiego, że uwaga. Żartowałem, wygrałeś tysiaka, mój drogi, bo wytrzymałeś najdłużej. Alicja wymiękła, więc... brawo, brawo. Alicja, gdzie cię wpierdzielić, bo już miała dość? Ale ja idę siku. O. A jednak! Jednak było mu ciężko z tym siku. Ja chcę wiedzieć, jak, co on robił tutaj, że on wytrzymał? No miał minibar, ale chyba nie brał nic do picia oprócz wody, którą mu cały czas dawałem. W każdym razie widziałem, że ci tos odpalił i w sumie nic więcej. Więc i tak jestem w szoku. Tak prezentuje się nasze podium na samej górze. Paweł z kwotą 1000 zł, później jest Alicja 200 zł i Filip 0 zł. Ja dziękuję wam bardzo za oglądanie, pamiętajcie, że wszystko było w celach humorystycznych. Niestety Alicji się nie udało, mimo iż bardzo jej zależało. W każdym razie 200 też fajnie, widzimy się w kolejnym odcinku, do zobaczenia, pa!